Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Pewnie jak już po tytule wiecie, męczyliście mnie już tyle razy. Kiedy quad? Kiedy quad? Kiedy będzie wreszcie ten quad? Więc no, udało się dorwać kolejnego quada w niedużych pieniądzach. No i będą pozdrowienia dla poprzedniego posiadacza tego quada, czyli Huberta. Pozdrawiam. Pewnie tego quada kojarzycie, co niektórzy starsi widzowie. Widać, że są drobne modyfikacje i czegoś brakuje co nieco. Pojawił się ten quad u mnie wcześniej już na kanale. Co do silnika, jestem jego pewny, bo ja go robiłem. Instalacja też jest pewna, bo też ja ją robiłem. Pewnie już się wam teraz wyświetli na ekranie. Seria filmików była już. Miał wcześniej on takie zielone plastiki z niebieskimi akcentami, na zielono oczywiście wymalowane. Jak i macie tutaj u góry w ekranie link do pierwszego odcinka z tej całej serii, możecie sobie odświeżyć ewentualnie co wcześniej przy nim było robione. Jak teraz widzicie, wygląda on troszeczkę inaczej. Widać, że Hubert nim se troszeczkę pojeździł. No cóż, no spróbujemy go odpalić, bo tak szczerze powiem, że no nie jestem w stanie powiedzieć, czy on był palący, czy nie. Po prostu go wziąłem i tyle, nawet nie sprawdzając. No, może to być kwestia czyszczenia gaźnika, czyszczenia baku, bo jak widzicie, jest pełno piachu, a nie ma żadnej rureczki. W korku też jest pełno, widzę, piasku. I tam też widać jakiś brud na paliwie, na wierzchu. Niby jest tu jakiś filterek. Jak zobaczycie, filterek jakiś jest. Akumulator jest spadnięty, bo to jest chyba ten sam akumulator, co był na odcinku. Nie pamiętam dokładnie. Spróbujemy go odpalić. Zobaczymy pierw, jak jest iskra, bo już nie pamiętam, jak ja to robiłem. Robiłem na pewno wyłączenie, włączenie tym przyciskiem. I tu był rozrusznik. Jak dobrze pamiętam, bo tu widzę, że jest inny amortyzator niż ten, co był. No i tutaj rama spawana. No rama ogólnie nie jest spawana, tylko wahacz tylny widzę, że jest spawany, ale taki wahacz chyba gdzieś miałem. No i łańcuch jest ostro wyciągnięty, widzę. Przekasza go do boku, rolka go zwala, zrzuca go z tego. Ale zębatka widzę, że jest w bardzo dobrym stanie tylna. Tutaj widać, że łańcuch spadł, bo rozwalił dekiel boczny. No co no, będziemy się nim bawić. Ogólnie spróbujemy coś z niego zrobić, ale to kiedy, to ja nie wiem. Na razie wam nie obiecuję nic. Dobra, przepchnąłem go tutaj na bok. Co więcej o tym kładzie mogę powiedzieć? No praktycznie wszystko było, jest w poprzednich odcinkach. No teraz tutaj tylko dojdzie troszeczkę do roboty z zawieszeniem. Trochę z tymi kołami do probienia będzie, bo są luzy, no, amortyzatorami i tego typu sprawami. Zwaliłem teraz łańcuch, bo i tak go spychało. Tutaj dekiel jest boczny, żeby określić, ale ten dekielek tutaj jest ok. Nie wiem, czy był wymieniany, czy był wymieniany na nowy, czy... Ale chyba był na nowy, czy nie na nowy, nie wiem. Chyba nowy jest założony, bo mógł spaść łańcuch rzeczywiście i rozwalić ten dekiel. Nie pamiętam, tak wam szczerze powiem. No, bo widać, że jest blaszka, jest odgięta, więc tutaj musiał ładnie łańcuch spaść. No, co więcej? No, co więcej? No tyle, no. Co ja tu będę gadał? Wszystko na krótko jest w tym kładzie zrobione. I tyle. Nie ma kopka, to jest ten problem, ten ból z odpalaniem. Zobaczymy. Świece odkręcimy. Odkręcimy świece i zobaczymy, jak tu będzie z iskrą. Czy to w ogóle będzie się dało zapalić, czy nie? Dobra. Zaraz siedzenie zwalić. No
Dobra, ja idę po jakiś akumulator, podepnę pod to akumulator i zobaczymy, czy w ogóle rozrusznik będzie kręcić. Akumulator podpiąłem. Jak widzicie. No i cóż, no, sprawdzamy, czy jest iskra. O, nie ma rozrusznika, nie kręci, nie działa. Co jest? Nie łączy coś? O, coś nie działa. Nie wiem, czemu rozrusznik nie kręci. Aha. Śrubka poluzowana. Jak widzicie. Dobra, muszę ją dokręcić i za chwilkę się widzimy ponownie. Dobra, śrubka dokręcona. Akumulator podłączony. I sprawdzamy. Iskra jest. Klikamy. Nie ma iskry. Odklikujemy. Iskra jest. Okej. Okay. Ojej, zakręcamy świecę. Może mi się uda tak jakoś na kolanach przytrzymać. Mocno ta fajka trzyma. Fajka ze skutera. Lepsza niż te chińskie i tak. Fajki. Wszystko to było robione na patencie. Tanio, żeby było. I żeby było ok, nie? Ok, dobra. Nakręcamy, naciągamy i sprawdźmy, czy w ogóle odpali. Nie wiem, jak tutaj sanie jest, czy do góry, czy na dół. Chyba do góry jest sanie. Jak się nie mylę. Dobra, próbujmy. Czekaj, teraz było wyciśnięte, to jest dobra. Uwaga. Kurde, muszę statyw jakiś zamontować. W gaźniku pełno wody. Powiem wam, że nie jest ok. Coś żółtego zaczęło wylatywać z gaźnika. Ojejej. To jest śrubka do przelewania. To popuszczacie i wtedy możecie przelać gaźnik, ale wody jest pełno w baku i w gaźniku. Kurde mele, no. Powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, co teraz zrobić. Może jeszcze puszczę troszeczkę, żeby się to paliwo przelało. Do ziemi się nie wylewało. Nie gleje się tutaj. Tak leci, nie leci. Tak wam szczerze powiem. O, o. Patrzcie, coś co leci z gaźnika. Nie jest ok. Oj, nie jest ok. Zatkane. Powinno lecieć siurkiem, tak wam szczerze powiem. Wszystko luźne. O, o. To luźniej się
odklei. I tak to będę wszystko czyścił, więc nie zwracajcie na to uwagę, co ja robię. Ale coraz lepiej jest. Teraz to się powinno przepłukać wszystko. Jasny pieron, to paliwo nie jest. Wyciągnąłem całkowicie śrubkę, nie chce się paliwo lecieć tędy. Nie, tak nie będzie, tak nie może być. Chyba to nie zapali w dzisiejszym odcinku. A nie chcę się gaźnika rozbierać, bo już już się zaczyna ciemno robić. Nie zdążę, choćbym nawet chciał. Dobra. Kurde, chciałem go odpalić na dzisiejszym odcinku, ale chyba nie odpalę, dopóki nie przeczyszczę gaźnika. No gaźnik jest cały na pewno w środku zawalony nas takim osadem, więc trzeba będzie to zlikwidować. Trzeba będzie dołożyć jakiś kranik, bo nie ma żadnego kranika. No i spróbować dopiero odpalić wtedy, nie? Kręcić kręci, iskra jest, kompresja jest dość spora, bo czuć, oleju jest, zapomniałem wam powiedzieć, że sprawdzałem, jest. Silnik jest naprawdę czyściutki, nie ma żadnych wycieków, to jest prawidłowo złożony silnik. On ma już rok, jest fajnie, jest ok. Filtr powietrza mi się troszeczkę nie podoba, jest ten stożkowy. Wiem, że będziecie niezadowoleni, że w dzisiejszym odcinku się nie udało tego zapalić, ale w następnym już naprawdę odpalę. Prawdopodobnie jutro, zobaczymy jak będzie. Może odpalę jutro i jakoś skrócę ten łańcuch, ustawię na szybkości, to może się jeszcze nawet przejedziemy, żeby nie było, żebyście nie czuli się rozczarowani. Więc no tyle, no. Jeszcze raz na odcinku pozdrawiamy Huberta. No i tyle, no kończmy ten odcinek, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej, mam nadzieję, że w następnym już odpali, naprawdę, i się może przejedziemy, więc na razie, hej!